zapraszam Was dzisiaj na ulubieńców 2017 roku. Ten filmik zapewne będzie długi, jeszcze nie wiem, czy go podzielę na dwie części, czy nie. Natomiast nie przedłużając, bo myślę, że spędzimy tutaj dobrą chwilę, zaczynamy. Zacznę może od makijażu, z tego względu, że tych produktów jest o dziwo mniej niż pielęgnacji. Nie wiem, jak to się stało, ale tak. Pierwszym z produktów, o którym chciałabym Wam powiedzieć, jest to Bioderma. Jest to ich najnowszy filtr połączony z podkładem BB. Ten produkt był ze mną przez całe lato, dodatkowo był ze mną na wakacjach moich egzotycznych i powiem Wam szczerze, że sprawdził się w 100%. Ja mam odcień najjaśniejszy, teraz Wam postaram się go wyciągnąć, żebyście widzieli, jaki to jest dokładnie, odcień. Natomiast powiem Wam tak, ja bardzo go lubiłam z tego względu, że jak nakładacie go na buzię, on po chwili wysycha i po prostu matowieje i nie jest na zasadzie takiego, wiecie, sunblocka, który po prostu się świeci na Waszej twarzy i dopiero nakładacie makijaż. Ja szłam jedynie z tym i powiem Wam szczerze, że jestem z niego bardzo zadowolona. Zużycie jest gdzieś mniej więcej takie, także no myślę, że dużo, on jest bardzo wydajny, wystarczy dosłownie odrobinka, dosłownie takie, wiecie, ziarenko groszku, żeby całą twarz pokryć tym produktem. Ja jestem z tego bardzo zadowolona, jedyne co to pamiętajcie o tym, że jeżeli go używacie, to trzeba go bardzo dobrze wstrząsnąć przed użyciem, ponieważ on jest bardzo wodnisty, więc żeby ten cały pigment się tam porządnie wymieszał. Natomiast to jest hit moich wakacji i ja Wam go serdecznie polecam. On ma UV25, czyli ma taki sunblock 25, tak? SPF 50 i UVA25, tak, dokładnie. Więc no, jeżeli chodzi na sunblocka, to jest naprawdę wysoki, wysoki. Czy ja lubię Tarte Shape Tape? Tak, lubię Tarte Shape Tape. To jest korektor, który w tym roku wywarł na mnie największe... największe wrażenie, nie ciastkuje mi się, ja mam tutaj oczywiście trzy kolory, próbuję Wam właśnie je pokazać, nie ciastkuje mi się, nie zbiera, bardzo ładnie mam tą okolicę pod oczami rozświetloną, jakieś wypryski, jeżeli takowe posiadam, bardzo dobrze zakryte, z tego względu, że on ma bardzo fajne krycie. Długo starcza, ponieważ ta buteleczka, powiem Wam szczerze, ona jest ogromna. Nie mówiąc o tym, że aplikator jest mega, bo aplikator jest taki, wiecie, porządny, nazwijmy to tak, to tutaj tego produktu jest naprawdę bardzo dużo. Ja mam te trzy kolorki i za każdym razem po prostu wymieniam sobie, albo ja sobie mieszam w zależności od tego, do czego ja je potrzebuję, czy potrzebuję troszeczkę ciemniejszy, jak byłam opalona, czy potrzebuję troszeczkę jaśniejszy, jak mam po prostu taki okres, że nie jestem w ogóle opalona, w zależności. Natomiast powiem Wam tak, jeżeli chodzi o produkt, ja wiem, dlaczego on jest numerem jeden, bo to jest produkt wielozadaniowy i to jest produkt, który naprawdę Was nie zawiedzie. Jedyne co, to nie rozumiem jednej rzeczy na brytyjskim, amerykańskim YouTube, jak oni nakładają tego produktu taką wielką szpachlę. Tego naprawdę wystarczy odrobina. Ja sobie robię 2-3 kropeczki pod okiem i rozsmarowuję i mam przykryte, tak jak widzicie, całe wory pod oczami, a tam po prostu no dają tego tak sporo więcej. Natomiast tak, już nie ciągnąc tamtego tematu, ten produkt jest wart tego, że jeżeli się nad nim zastanawiacie, kupcie go, bo naprawdę będziecie zadowoleni. Ja polecam kupować ze strony Tarta, z tego względu, że tam często są jakieś promocje, czy na darmową wysyłkę, czy na przykład ostatnio było 25% off, czyli 25% rabatu. Może go złapiecie? Warto, warto, według mnie naprawdę warto. Ten rok należał do Laure Mercier. To jest oczywiście translucent, czyli ten puder przeźroczysty, nazwijmy to tak. Ja tutaj mam mniejsze opakowanie, tak jak widzicie, to nie jest to ich duża pojemność, to jest taka travel size, nie, nawet to travel size jest jeszcze mniejsze, mam jeszcze mniejsze opakowanie tego. To zakupiłam w takim pakiecie trzech różnych pudrów, jeden rozświetlający, jeden pod oczy, jeden właśnie taki. I zużyłam już całość. Dosłownie, tutaj już nie ma nic, zostało tylko opakowanie. To opakowanie sobie chyba zostawię, bo będzie fajnie przesypywać na przykład jakieś inne pudry do tego, ponieważ on jest taki bardzo... On jest mniejszy, mniej miejsca zajmuje, więc jeżeli dzisiaj idziecie, możecie go sobie gdzieś tam wrzucić i naprawdę, naprawdę będzie ok. Natomiast ten puder jest moim ulubieńcem, bardzo dobrze matuje, bardzo dobrze utrwala korektor pod oczami, nigdzie się nie ciastkuje. Nie zmienia Wam jak gdyby struktury, czyli nie ma jakiejś, jakiegoś właśnie ciastkowania się tym podobnych rzeczy. Co jest fajne, to to, że ten kolor naprawdę jest taki, wiecie, neutralny. Nie zmieni Wam w żadnym wypadku całego koloru na przykład podkładu czy korektora pod oczami. Nie zrobi Wam pandy.
No, jeden z moich ulubieńców. Naprawdę muszę przyznać, że ten puder wywarł na mnie w tym roku bardzo dobre wrażenie. Zresztą tak jak widać. Porozmawiajmy sobie o tuszach do rzęs. Jeżeli chodzi o tusze do rzęs, mam trzech ulubieńców. Pierwszy z nich to jest Gosh My Favorite Mascara. To jest drogeryjna mascara, która potrafi Wam bardzo dobrze rozdzielić włoski. Nigdzie się nie kruszy, nie jest za rzadka, nie jest za bardzo wyschnięta. Jest idealna, po prostu. Bardzo ładnie wystarczy przejechać sobie 2-3 razy Wasze rzęsy i one są pięknie wydłużone, do tego są pięknie rozdzielone. Całkiem nadaje całkiem dobrej objętości, natomiast ja lubię troszeczkę większy efekt tych rzęs. Z tego względu, że dodaję zawsze do tego Monsieur Big, czyli z Lancoma, tusz, który również w tym roku bardzo dobrze mi się sprawdził. On ma dość dużą szczoteczkę, więc jeżeli ktoś nie lubi takich szczoteczek, no to może nie być z niego zadowolony. Natomiast ja te dwa tusze codziennie rano, tak jak nawet widać teraz tutaj na moich oczkach, mieszam ze sobą, nakładam je po prostu oba. I to jest mój efekt idealnych rzęs. Ja uważam, że to całkiem ładnie mi pasuje. Wiem, że to troszeczkę takie, wiecie. Ale uważam, że w tym połączeniu wyglądam najlepiej. One są fajnie wydłużone, są fajnie pogrubione. Na koniec dnia nic mi się nie osypuje, nic mi się nie kruszy. Po prostu duo idealne, jeżeli chodzi o mnie. Natomiast drugi tusz, który jest za mną już któryś rok z kolei, to jest oczywiście Tarte Light Camera Lashes. Nie wiem, czy tak Wam pokazuję dobrze. Light Camera Lashes. I zapytacie pewnie, czy go lubię. Tak, bardzo go lubię. Tutaj jest kolejne opakowanie. Tutaj jest kolejne opakowanie tuszu. Ja jak tylko są promocje na przykład na Tarte, to po prostu go kupuję, ponieważ on jest również bardzo dobrym tuszem, nie robi takiego efektu wow jak te dwa, które mam tutaj, natomiast to jest taki dobry, dzienny tusz. Do tego jest naturalny, ładnie rozdziela Wasze rzęsy, fajnie je pogrubia. Cóż chcieć więcej? On również pozostaje na Waszych rzęsach cały dzień, nigdzie się nie osypuje, nigdzie się nie kruszy, więc to też jest mój ulubiony tusz w tym roku. Minerały. W tym roku bardzo duże wrażenie zrobiły na mnie minerały. Ja pierwszy raz je używałam. I mam tutaj dwie firmy, które całkiem fajnie wpłynęły na to, że polubiłam minerały. Pierwsza z nich to jest Ethnicity. Ethnicity były moją pierwszą firmą, którą wypróbowałam, jeżeli chodzi o minerały. Zresztą możecie sobie zobaczyć filmik, ja Wam gdzieś go tutaj podlinkuję. Bardzo fajne minerałki, dobre krycie. Ja bym powiedziała, że średnie w stronę dużego, ale takie bardziej średnie. Natomiast produktem, który urzekł mnie w tym roku i ja w tym roku bardzo długo go używałam, jest ich róż. Ich róż Glamour to jest taki bardziej brzoskwiniowy, ja bym nawet powiedziała, róż ze złotymi drobinkami. On o dziwo bardzo przypomina mi orgazm z Narsa. Przepiękny. Bardzo ładnie się utrzymuje. Jeżeli potrzebuję takich rozświetlonych policzków, to oczywiście zawsze sięgam po ten, albo jeszcze po ten drugi, który mam tutaj, o którym Wam zaraz opowiem. Natomiast jeżeli macie coś kupić z Ethnicity, to polecam ich róże. Ich róże są po prostu mega. Drugą firmą, która również bardzo dobre wrażenie na mnie zrobiła, jest Amelie. Amelie to również są minerały. Ja tutaj mam puder, podkład, który był ze mną całe wakacje. Mam tutaj akurat w kolorku Kashmir. To jest podkład, który utrzymuje się od momentu, kiedy go nałożycie, do momentu, kiedy go ściągacie. Naprawdę. Teraz już niestety nie za bardzo mogę go używać, ponieważ troszkę jestem w innym kolorku, ale powiem Wam szczerze, jak pojechałam na wakacje, używałam tylko tego jako takiego, wiecie, na wieczór na przykład zmatowienia, jak gdzieś szłam, żeby po prostu się nie świecić. I on sprawdził się w 100%. To było po prostu piękne, jak moja cera wtedy wyglądała. Ja będę chciała się na pewno zaopatrzyć jeszcze w inne ich kolorki, ponieważ uważam, że są tego warte. A skłoniło mnie do tego to, że zaczęłam używać również ich różu. Ich różu Little Smile to już jest taki typowy róż, czyli ma kolorek różu. Natomiast ten kolor z tymi drobinkami i rozświetlenie tego policzka, ach, przy opalonej buzi, to po prostu wygląda pięknie. Jeżeli mam Wam powiedzieć, który z tych dwóch róży bym wybrała, to nie umiem zdecydować. Jak Boga kocham, one są dla mnie bardzo podobne, w sensie takim, że oba są po prostu na wysokim poziomie,
One tutaj mają troszeczkę inne kolorki, bo ten jest bardziej różowy, ten jest bardziej brzoskwiniowy. Natomiast efekty, jakie robią na policzkach, to jest coś po prostu pięknego. Więc jeżeli ktoś się zastanawiał, to spróbujcie. Spróbujcie, bo minerały naprawdę są bardzo dobre. Minerały są nie dość, że lepsze od podkładów według mnie, z tego względu, że nakładacie na buzię po prostu minerały. To jeżeli chodzi o ich krycie, o ich trwałość, to są naprawdę bardzo dobre produkty. To są produkty warte uwagi, to są produkty, którymi warto się po prostu zainteresować. Więc polecam Wam jak najbardziej serdecznie. Co jest jeszcze bardzo ważne przy Amelie, oni mają mega pędzle. Dostałam też w przesyłce ich pędzelki, tutaj jest akurat jeden, który mam do różu. Te pędzle są bardzo dobrej jakości. Są właśnie takie, wiecie, kabuki z krótką rączką, natomiast fajnie mieszczą się w ich pudełeczkach, bez problemu możecie ty sobie zamieszać tym podkładem czy różem, tak jak tutaj jest, i po prostu ładnie nałożyć go na buzię i wtedy, no, aż miło się ich po prostu używa. Natomiast ich jakość jest bardzo, bardzo dobra. Drugimi pędzlami, które po prostu podbiły mój świat. Tak właściwie jeden, bo na razie mam jeden, ponieważ mam tych pędzli mnóstwo. Natomiast kupiłam jeden na próbę i zakochałam się. To są pędzle Hebe. Te pędzle, oczywiście powiem tak, to nie jest jakość maksineczki, niestety. Natomiast jeżeli chodzi o drogeryjne pędzle, które możecie dostać bezpośrednio w drogerii na waszym osiedlu, to jest hit tego roku. To są najlepsze pędzle, jakie możecie dostać stacjonarnie u nas w drogeriach. Nie ma lepszych, po prostu. One są bardzo dobrze wykonane, mają bardzo dobre włosie, do tego ten do tego rączka, nic się z nią nie dzieje, pomimo tego, że ja go co chwilę myję. Po prostu idealna, długość jest fajna, one są dobrze wybalansowane, ładnie sobie na przykład możecie, tak jak ja często robię, czy strzepać na przykład jakieś okruszki z cieni na przykład pod oczami, czy chociażby, nie wiem, puder sobie nałożyć. To naprawdę są bardzo dobre pędzle i ich cena jest odpowiednia. Często, gęsto są również na promocji, więc czemuż by tego nie kupować, prawda? Ja na 100% zapatrzę się jeszcze w taki duży do pudru, natomiast poczekam sobie na promocję. Skoro są, to chyba warto z tego korzystać. Natomiast zastanawialiście się, to kupujcie, bo te pędzle są po prostu the best w tym momencie na naszym rynku, w takiej średniej półce. Ja bym to tak powiedziała i muszę przyznać, że to jest akurat F04. Pędzelek, bo pewnie zaraz o to będziecie pytać, tak? F04, dokładnie. To jest taki do rozświetlacza i pudru. Mój ulubieniec w tym roku, ja go zazwyczaj używam tutaj pod oczy i otrzepuję sobie właśnie jakieś tam cienie, które mi się gdzieś tam osypały. Albo na przykład dodaję pudru pod oczy, żeby utrwalić korektor. Coś, Ola, jest dzisiaj z tobą nie tak. The best, po prostu the best. Mam też z makijażu jeszcze dwie paletki, o których chciałam Wam powiedzieć. Jedna jest to jak najbardziej ulubienie z tego roku. I chyba nikogo nie zdziwi, jeżeli powiem, że to jest Jaclyn Hill. Ta paleta jest po prostu, zresztą tak jak widać, po zużyciu ja tej wszystkie już macałam i prawie wszystkimi się już malowałam. To jest bardzo dobra paleta. To jest zupełnie inna paleta niż zwykłe palety Morphe. Bo jest po prostu o klasę wyżej, według mnie osobiście. Natomiast tą paletą stworzycie tyle pięknych makijaży. Ja dzisiaj nawet mam ją troszeczkę na oczach i jestem z niej mega zadowolona, one się bardzo ładnie utrzymują, super się blendują, są takie bardzo kremowe. Zresztą zrobiłam o niej osobny filmik, więc zerknijcie sobie, wam tutaj też zostawię linki. Ale to jest mój ulubieniec i zapewne zostanie moim ulubieńcem na bardzo, bardzo długo. To jest jedna paleta, którą w tym momencie, jedna z dwóch, którą w tym momencie używam, przyznam wam się szczerze. To nie będzie ulubieniec. Nie, ponieważ mam to od grudnia, natomiast uważam, że warto o tym wspomnieć, więc tak. To jest Huda. Huda Beauty, ja mam tej Smoky Obsession. Ja mam paletkę już w takim stanie. Z tego względu, że przez cały grudzień ją używałam. Nie uważam, że to jest ulubieniec roku, ponieważ mam tylko miesiąc, więc no o wiele bardziej, o wiele częściej używałam tej palety. Natomiast uważam, że warto wspomnieć o tych malutkich paletach Hudy. Bardzo dobra pigmentacja, super się blendują, bardzo ładnie się do siebie przyczepiają. Nie robią Wam plam na oczach.
cały dzień się utrzymują. A u mnie to wiecie, że to jest zawsze problem. Bez żadnej bazy, bez niczego, bez problemu cały dzień się utrzymują. I co jest ważne, ich kolor jest naprawdę intensywny. Wystarczy odrobinka, żeby nałożyć sobie na oczko i po prostu you're good to go. Zresztą zobaczcie sobie nawet, zrobię tej swatcha. Zobaczcie, jaka to jest pigmentacja. Już tak, żeby mojej twarzy nie było widać, wtedy będziecie widzieć. To jest po prostu piękne. Może o tak. Nie pokazałam wam, ale to tak wygląda. One są po prostu bardzo dobre. I ja już w tym momencie zamówiłam drugą. Zamówiłam Warm, chyba Obsession. Warm Obsession? Ona jakoś tak się nazywa. Chciałam jeszcze tą Mauve, natomiast nigdzie jej nie mogę dostać, więc zamówię na Cult Beauty. Ale tak, to nie jest ulubieniec roku, ale to jest produkt, o którym warto wspomnieć. Że był, że jest, że mam. I że wydaje mi się, że warto go kupić, ponieważ jest bardzo dobrej jakości. Ostatnie dwa produkty to szminki. Pierwszymi, jakie wam pokażę, to jest MAC. Szminki MAC-a ogólnie, ponieważ nie będę wam tutaj wyciągać jakichś kolorów, bo ci, którzy mnie oglądają, dobrze wiedzą, że mam i Nicki Minaj, i Caitlyn Jenner, mam też Nippon, mam Brave. Najróżniejsze szminki z MAC-a. Ja osobiście uważam, że one są za drogie, jeżeli chodzi o ten produkt, bo 89 zł to jest bardzo dużo za szminkę. Kupując je na promocji, tak, ja kupuję je za każdym razem na promocji, jeżeli są. One są warte tego, żeby je użyć. Ja tutaj w tym momencie mam akurat syrup na ustach. I to są moje ulubione szminki. Po prostu. One bardzo ładnie nakładają ten kolor. Ten kolor nie jest jakiś, nie wiem, nie zbiera się nigdzie. Jest jednolity przez całe usta. Do tego bardzo fajnie się noszą. Nie wysuszają moich ust. Ja zazwyczaj mam albo Cashmere Sheen, albo Luster. Nie wiem, jak to się wymawia. Natomiast te dwa wykończenia są moimi ulubionymi. I ja tutaj mam już 2, 4, 6, 7, 8 jest w mojej torebce i jedno ma w Rubella, to będzie 9. To będzie 9 szminka MAC-a. Wiem, że niektórzy mi mówią, że one są za drogie i że po co je kupuję. Ja po prostu lubię. Ja rzadko kiedy kupuję sobie szminki, ale jeżeli już kupuję, to kupuję właśnie w tym momencie MAC-a. Jestem z nich mega zadowolona. Dodatkową szminką, o której chciałam wam powiedzieć, to jest taka miniaturka, którą dostałam z USA z... chyba Sephora bodajże, wtedy można było. To jest Tom Ford. Postaram się, żeby wam tutaj coś wyfokusowało. To jest Tom Ford kolorek Indian Rose. Powiem wam tak. Ta szminka zasługuje na to, żeby kupić ją w większej, w takim wiecie, normalnym rozmiarze. To jest po prostu tak wspaniała szminka. Ona jest tak kremowa, tak ładnie rozkłada się na waszych ustach. Nic nie wysusza, nic się nie wylewa. Po prostu piękna. Ja ją męczę. Z tego względu, że ona jest po prostu, ma kolorek również bardzo ładny. Taki bardzo podobny do tego kolorka syrup. Natomiast to jest miniaturka, tak jak widzicie, mi tyle jej zostało. Ja naprawdę staram się na takie lepsze okazje, nazwijmy to tak, ją używać, bo po prostu warto. Warto, ona jest naprawdę warta tego, żeby kupić, chociaż jest niestety bardzo, bardzo droga. Pielęgnacja. Tego też jest sporo. Więc niestety, ale też szybko zaczynamy, żeby w żaden sposób tutaj nie przedłużać. Pierwszym produktem, który zapewne was nie zdziwi, jest balsam czarszki. Aksamitny balsam do mycia twarzy. To jest balsam, który podbił w tym roku rynek. I nie boję się użyć tego sformułowania. To jest jeden z lepszych produktów, jaki miałam. I nie zachwalam jej tylko dlatego, że to jest moja koleżanka. Ponieważ się znamy. Tak, znamy się, poznałyśmy się nawet w tym roku. Natomiast powiem wam szczerze, że ten balsam zmywa dosłownie wszystko. Do tego bardzo ładnie wam pielęgnuje skórę. Do tego jest produktem naturalnym. Możecie sobie z nim również zrobić masaż twarzy. Ja używam go od momentu, kiedy go dostałam. W paczce, kiedy go kupiłam. Pamiętacie, zrobiłam też o nich filmik, miałam 3. Później dokupiłam kolejne, ponieważ mi się już skończyły. I ten pomarańczowy jest moim ulubieńcem, ponieważ jest tak delikatny. Tak ładnie pachnie, jest tak wydajny, bo on też jest naprawdę wydajny. Mi spokojnie taki słoiczek, gdzie całkiem dużo go używam. Spokojnie mi starczy na 2-2,5 miesiąca, więc czego chcieć więcej. Do tego jest to polska marka. Tak, bo powiem, że to jest po prostu marka, dosłownie. To jest polska marka, więc warto wspierać polskie marki. Ja uważam, że czarszka produkując
ten produkt, masło maślane, zrobiła bardzo dobrą robotę i czekam na kolejne jej produkty, bo uważam, że taka osoba jak Czarszka, która zrobiła tak fajny produkt, na pewno w przyszłości wypuści jeszcze lepsze produkty, więc myślę, że jeżeli ktoś jeszcze nie próbował, to pamiętajcie, w każdą sobotę są te produkty dostępne na czarszka.pl. Chyba tak, albo czarszka.pl, chyba pl. Tak? Pl? Czarszka? Jaką to masz stronę w ogóle? Czarszka.pl, tak, czarszka.pl, dosłownie. Więc jeżeli ktoś się zastanawiał, to kupcie, spróbujcie i sami ocencie. Natomiast według mnie to jest produkt roku. Dosłownie, to jest produkt roku i ja na 100% będę jeszcze długo, długo, długo z niego korzystać. Produktami, które w tym roku również o dziwo mnie zaskoczyły, jest Cosnatur. Ja tutaj mam dwa produkty akurat z Cosnatur, które według mnie są the best i biją na głowę wszystkie inne. Tutaj jest krem i tutaj jest żel pod prysznic. To jest ta opcja kremu z solanką i rumiankiem. I teraz tak, może o kremie na samym początku. Jeżeli chodzi o krem jest bardzo delikatny. O dziwo, nie wiem dlaczego, ale myślałam, że będzie taki bardziej gęsty, taki bardziej gruby. On jest tak delikatny, tak ładnie się na nim utrzymuje makijaż, szybciutko się wchłania, bez problemu rozprowadza się na buzi. No powiem Wam szczerze, że naprawdę, naprawdę bardzo fajny produkt. Do tego jest 100% tak naturalne. To jest mój ulubiony produkt z Cosnatur, a tak jak wiecie, ja już testowałam parę produktów wcześniej od nich i muszę Wam powiedzieć, że ten krem naprawdę wywarł na mnie bardzo duże pozytywne wrażenie i no chciałam Wam go po prostu polecić, bo jest hitem, po prostu, najzwyczajniej. Natomiast jeżeli chodzi o ten żel, ja wcześniej bardzo dobrze wypowiadałam się o innych żelach Cosnatur, natomiast wydaje mi się, że ten jest o klasę lepiej. Po prostu o klasę wyżej. To jest taki żel, który bardzo fajnie nawilża, ale też jeżeli macie jakieś problemy skórne, na przykład na nogach, on bardzo łatwo sobie z nimi radzi. Przez tą solankę i przez ten rumianek, ja uważam, że to jest chyba ich hitowy produkt. Naprawdę. Tak długo była wykupiona ta seria, że nie można było jej nigdzie dostać. Natomiast ja uważam, że ten produkt zasługuje na to, żeby być w ulubieńcach, ponieważ jest the best. Po prostu jest najlepszym w tym momencie żelem pod prysznic, jaki miałam z Cosnatur. Najzwyczajniej. Ja mam jego już tutaj połowę i tak się zastanawiam, jak go wykończę, co mam zrobić dalej, gdzie mam go szukać, żeby po prostu go kupić. Natomiast tak, jeżeli komuś wpadnie w ogóle w łapki, to spróbujcie. Spróbujcie i zobaczcie, czy Wam się sprawdzi. Ja jestem z niego bardzo zadowolona, bardzo ładnie się pieni, bardzo fajnie myje Waszą skórę. Ta skóra nie jest w żadnym wypadku taka, wiecie, ściągnięta. Ona jest fajnie nawilżona, jest fajnie odżywiona. Do tego radzi sobie ze wszystkimi problemami skórnymi, jakie tam macie, więc czego chcieć więcej. Jeżeli jesteśmy już przy żelach, to tylko Wam wspomnę, że już w Denku mówiłam o żelach Lirę z olejami. Tutaj akurat mam pudełko od Macadamia i Manoi Oil. To są hitowe produkty drogeryjne, według mnie. Ja teraz byłam w Rossmanie, on kosztuje coś około 9 zł, a muszę Wam powiedzieć, że stawiam go na piedestale wraz z żelami Bath & Body Works. Po prostu. One robią dosłownie to samo dla mojej skóry, tyle, że ten kosztuje dychę, a tamten kosztuje o wiele więcej. Więc polecam. Polecam, bo naprawdę warto. Będziecie zadowoleni, jeżeli go spróbujecie. Do tego on pięknie pachnie. I wasza skóra po nim jest po prostu tak mięciutka, że nie potrzebujecie kremu. Ja po tych dosłownie żelach nawet nie używam żadnych kremów, więc hit, hit i jeszcze raz hit. Peelingi. W tym roku mało używałam peelingów, natomiast tylko jeden z nich mnie naprawdę, naprawdę poruszył. Ponieważ jest naturalny, o dziwo mam coś dużo produktów naturalnych, jest naturalny, przepięknie pachnie, jest w idealnej konsystencji, ponieważ on ani nie jest za suchy, ani nie jest za mokry. Bardzo intensywnie pachnie, uff. Natomiast możecie go dorwać również w drogerii. Ja go dorwałam w Hebe, on kosztował coś chyba około 12 zł za całe to opakowanie, 375 gram. I powiem Wam szczerze, że to jest najlepszy zdzierak, jaki w tym roku używałam. Naprawdę. To jest najlepszy zdzierak, jaki w tym roku używałam i uważam, że
ten produkt zasługuje na to, żeby być w ulubieńcach. Najzwyczajniej. Wiem, że się powtarzam już przy którymś produkcie, natomiast wiecie, czasami macie takie uczucie, że wow, to jest naprawdę to i muszę wam powiedzieć, że przy tym peelingu to jest właśnie to. Dosłownie. To jest mój peeling idealny. Nie jest ani za suchy, czyli nie rozładzi się w łapach. Nie jest ani za mokry, że po prostu wkładacie rękę i tam jest woda, a nie sól. On jest taki naprawdę fajny. Jedyne co, to musicie uważać, bo to nie jest taki, wiecie, delikatny zdzierak. To jest taki zdzierak. Więc jeżeli ktoś szuka grubych peelingów, szuka czegoś naturalnego, to spróbujcie tego. Bo uważam, że warto. Żele do mycia twarzy. Mam dwa. Pierwszy z nich to Bioderma, to jest różowa wersja, taka łagodząca, tego produktu, który na pewno znacie, takiego niebieskiego żelu z Biodermy. Och, the best. Takie mam zużycie w tym momencie. Powiem wam szczerze, że on działa i fajnie bez moimi, czy tam Foreo. Zwyczajnie, jeżeli na przykład się myję, ja często na przykład, jeżeli nie mam żadnego żelu pod prysznic, to po prostu się nim kąpię. Nic mi nie jest, bardzo fajnie łagodzi waszą buzię, do tego super ją czyści, jest taki delikatny, naprawdę, jeden z fajniejszych produktów, jeżeli chodzi o Biodermę. Natomiast drugi produkt jest to marka Origins, to jest moje ente opakowanie tego produktu, Perfect World. Ja też go zakupiłam na tej promocji, gdzie Wróbella była i kupowała nam Estée Lauder 50% taniej, to tam również były te opakowania z Origins. Powiem wam tak, ten produkt to jest bardziej taka emulsja, on nie jest w formie takiego zwykłego żelu, to jest taka delikatna emulsja z taką lekką, świecącą poświatą, natomiast jest tak delikatny, jest tak łagodzący, przepięknie współdziała z moimi szczoteczkami, bardzo fajnie się też myje nim buzię po prostu samoistnie, tak, rękoma, jest naprawdę fajny i ja mam kolejne opakowanie, jestem z niego bardzo zadowolona, do tego pięknie pachnie. Oczywiście jedno, co muszę wam powiedzieć, pamiętajcie, że marka Origins, ona nie jest w 100% naturalna z tego, co ja wiem. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale jeżeli ktoś uważa, że ona jest całkowicie naturalna, to chyba nie. Ona tutaj ma jakieś swoje różne rzeczy, które po prostu sprawiają to, że ona nie jest w 100% naturalna. Ale ja taką opinię słyszałam. Wiecie, że ja na tych schodach się aż tak bardzo nie znam, natomiast sprawdźcie to sobie, ale już słyszałam u któryś tam dziewczyn na YouTubie, że to jest marka naturalna. Nie, chyba nie, po prostu raczej nie, więc... Ale mi to nie przeszkadza, żeby nie było. Mi to w żadnym wypadku nie przeszkadza, ja lubię jak coś po prostu działa. I tyle. Produkt z marki Benton. To jest ich krem pod oczy z tej serii z sfermentowanymi produktami. Jeden z lepszych kremów, jakie kiedykolwiek miałam. Jest gruby, ciężko go nawet czasami wydobyć z tej tubki. Natomiast w połączeniu z ciepłem waszych dłoni na przykład, albo ze skórą, po prostu tak jakby topnieje i robi się takim delikatnym olejkiem. Hit, po prostu hitowy produkt. I ja uważam, że warto za niego dać te pieniążki, które są tam na stronie nawet Skina. Natomiast kupujcie je w promocji, bo to wam się jeszcze bardziej opłaci, on jest bardzo wydajny. Do tego moja skóra pod oczami bardzo go lubi, ponieważ jest fajnie odżywiona, jest ładnie nawilżona. Ja zawsze też jeszcze, wiem, że niby się nie powinno, natomiast ja go takimi koleistymi ruchami daję jeszcze tutaj i nie zauważam, że miał jakieś zmarchy, więc... Tym większy plus. Krem, który był ze mną całe wakacje. Dwutygodniowe wakacje egzotyczne. To jest Hydra Bio Gel Cream z Biodermy. Ten krem, powiem wam szczerze, jest bardzo fajny. To jest krem, który bardzo dobrze nawilża, który jest w formie takiej leciutkiej. On nie pozostawia wam żadnego filmu na buzi. Ta skóra jest po tym odżywiona, jest nawilżona. Przyznam wam się szczerze, że na pewno do niego wrócę, ponieważ bardzo dobrze nawilża. A ja to lubię w kremach i co jest ważne, nie pozostawia, tak jak wcześniej powiedziałam, tej takiej tłustej warstwy. On jest po prostu bardzo delikatny, więc myślę, że też zasługuje na to, żeby być tutaj w ulubieńcach, bo jest bardzo dobrym produktem z Biodermy. Zaskoczeniem tego roku jest marka Alright. Ja tutaj mam akurat trzy ich produkty, wybrane od tak sobie po prostu z mojej szafy. To są trzy szampony, natomiast cała marka Alright i ich polityka uderzają w moje serduszko i jest to po prostu wspaniałe. Ja o tym na pewno zrobię wam osobny film, bo uważam, że warto o tym zrobić osobny film. Natomiast ich szampony i odżywki są po prostu tym, czego ja w życiu szukałam. Naprawdę.
ci, którzy na pewno mnie oglądają dłużej, dobrze wiedzą, że ja po prostu miałam dość dużo problemów z różnymi szamponami, ponieważ często gęsto mnie uczulają, często gęsto... mój pies leci. Często gęsto najzwyczajniej po prostu swędzi mi głowa. Przy tych tego nie ma. One są w 100% naturalne, polityka firmy jest w 100% eko. The best, po prostu. Ja kupiłam takie małe buteleczki z tego względu, że chciałam wypróbować wszystkie zapachy, wszystkie rodzaje, żeby zobaczyć, który się u mnie sprawdza najlepiej. Natomiast powiem Wam, że jak na razie nie ma szamponu, który po prostu u mnie nie działa. One wszystkie działają i to bardzo dobrze. Więc tak, marka Alright. Ja już Wam pokazuję tutaj jakąś buteleczkę, żebyście widzieli, jak to dokładnie wygląda, jakie jest logo marki. One są naprawdę bardzo fajne, ja je kupuję akurat u producenta. I taka buteleczka, ja je kupiłam bodajże na... wcześniej dostałam na Hello Asia, a później kupiłam je na Black Friday. To powiem Wam, że chyba kupiłam za 29 zł taką buteleczkę, więc... Jeżeli ktoś chce zainwestować w dobre szampony, to to jest marka dla Was. Natomiast jeżeli ktoś szuka szamponu drogeryjnego, który będzie the best i będzie naturalny, no to... Tisana, jeden z najlepszych w tym momencie takich balsamów do ust według mnie. Ja używam Tisany takiej, używam Tisany w tym takim sticku. Faktycznie ta w słoiczku według mnie jest troszeczkę lepsza, natomiast u mnie wszędzie walają się, zresztą tak jak widać nawet po zużyciu, u mnie wszędzie wala się gdzieś Tisana. I powiem Wam szczerze, ja niczego innego nie używam, bo ten spełnia wszystkie moje wymagania, do tego pięknie pachnie. Jest po prostu bardzo fajnie. Następnym produktem są plasterki na wypryski. Te plasterki mam cały rok, ponieważ one... Ja dostałam, znaczy dostałam, kupiłam takie duże opakowanie na Yolse. Ten plasterek wystarczy przykleić... Misiu! Ten plasterek wystarczy przykleić, jeżeli macie na przykład wyprysk, taki wiecie, po prostu, który Wam się buduje. Zostawić to na całą noc i on Wam go po prostu wyciągnie. I później macie taką delikatną skórę, gdzie nie ma żadnego takiego wyprysku, więc ja jestem z nich mega zadowolona. Wiem, że teraz wyszli z jakimiś nowymi, naturalnymi. Też mam zamiar je wypróbować, kupić i wypróbować, więc zobaczymy. Uff, przebrnęliśmy. Musiałam tutaj mojego bąbla oczywiście, który również Wam życzy szczęśliwego nowego roku, prawda Miśku? Życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Musiałam go wziąć na ręce, ponieważ piszczy, bo też chce być w ulubieńcach. On też jest moim ulubieńcem, żeby nie było. Zobaczę jeszcze przy edycji, jak to będzie wyglądało, ale mam nadzieję, że zmieścimy się w mniejszym czasie niż 30 minut. Chociaż zobaczymy. To są produkty, które w tym roku wywarły na mnie największe wrażenie. Mam nadzieję, że Wy też odnieśliście wrażenie, że są godne uwagi. Dajcie znać proszę, czy mieliście któryś z tych produktów i czy któryś może Was bardziej interesuje i chcecie mieć o tym więcej informacji, to również piszcie, odpowiem Wam bardzo chętnie na wszystkie pytania. Chciałam Wam życzyć szczęśliwego nowego roku, tego 2018, oby był jeszcze lepszy od tego 2017. I jeżeli filmik Wam się podobał, to bardzo proszę zostawcie kciuka w górę, ponieważ zawsze mnie to trochę mobilizuje i nastraja pozytywnie do nowych filmów. Życzę Wam udanego dnia, do zobaczenia w kolejnym filmie i na razie, pa!